Cześć kochani, cześć, witajcie. Jesteśmy w Poznaniu, jest 7 marca, sobota, jest to drugi dzień Rybomanii 2020. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć, jak to w ogóle wygląda od wewnątrz. Jeśli chodzi o mnie, to jest to mój pierwszy tego typu wyjazd. Damian już był w zeszłym roku i dlatego też mnie przekonał, żeby w tym roku jechać zobaczyć. No jesteśmy tak? Wspólnie, chcieliśmy nagrać tak. Jakiś materiał wam, żeby wrzucić na nasz kanał. Oj. Jakieś może pokazać nowości wędkarskie, jakie w tym roku będą królowały w sklepach wędkarskich i na stronach internetowych. Za chwileczkę ruszamy. Tak. No i widzimy się już w środku. Zapraszamy was do oglądania tak na miejscu tej naszej krótkiej relacji. Do zobaczenia. No i dochodzimy właśnie do wejścia głównego, że zaraz w środku. Pogoda nam się trochę zrobiła lepsza, bo już przestało padać. I zaraz widzimy się wewnątrz. Idziemy na górę zobaczyć, jak to wygląda z góry, nie? Zobaczymy, zaplanujemy sobie traskę. Zobaczymy to z góry, będzie wychodzić tam, gdzie najmniej ludzi. Póki co, tutaj praktycznie nikogo nie ma. No ale już trochę przy wejściu gęsto się robi, bo jakby... Czy wystawców bardzo dużo? No nie no, pójdziemy po prostu od prawej do lewej i tyle, nie? Przejdziemy przez górę. No powiem wam, że ludzi to jest naprawdę dużo dzisiaj. Dopiero jedno malejkę przyszliśmy, ale ciężko nazwać przechodzeniem. Przeciskaliśmy. Teraz idziemy bardziej środkiem, tutaj bardziej kardiowe tematy są, także idziemy i szukamy czegoś. Na stanowisku Richmonka jesteśmy. Mi się ta podoba. Ta moja to jest jakaś taka... Masz inny znaczek tej małpki. Ale nie? Ona jest fajna, bo jest taka pod miodełkę, ja takie lubię. Bardzo fajne. I co, będzie zakup nowy? Może. Tu sypiemy Ice Carmen. Nowe namioty Rich Monkey. Ale to jednoosobowy. Tak, to jednoosobowy, ale tutaj już jest spory namiocik. Na wygonienie próbowaliśmy łapać na kulki de red. Niestety tam tylko jedną rybę udało nam się wyciągnąć. Ale kulki na kilogramy można kupować.
woda właśnie, no. Fajnie, fajnie. Jesteśmy na stanowisku sygnalizatorów Neko, zobaczcie sobie. Cała gama produktów. Od czasu do czasu na Facebooku też o tym mówią, także możecie sobie zobaczyć. Sygnalizator 4+1, 3+1. Seria G to sygnalizatory niewielkich rozmiarów. Posiadają podstawową funkcję. Zazwyczaj ceny podajemy na polecenie, ale te ceny są na samym wstępie. Wszystkie urządzenia objęte są 2-letnią gwarancją. To ma to wszyscy. Ale także pracowanie, uczenia, kupujące podróżne. Kasi się w kamo spodobały. Sygnalizatory karpioterne. Naszym zdaniem ciekawa propozycja dla polskich karpioterów. Dlatego to mówię. Krótki pokaz, zobaczyliśmy gum, które były tutaj demonstrowane na rybach. Idziemy teraz do czegoś się na nim. No i dalej ruszamy na oglądanie nowości. My musimy też zrobić zakupy. Ja mam cel, który muszę osiągnąć tutaj. Ale to na spokojnie. Jeszcze dużo czeka. Kulki marka Kowalczyka. Jest ciemno, ale co się zapala. No niestety nie ma włącznika, żeby... Marka Kowalczyka też możecie spotkać na stanowisku Kartmaster, które ja stosowałem na Wygominie. Nie zasunęłem w tego i pewnie. I tutaj są te nowe markery. Artur nas zaprasza, żebyśmy przyszli do niego zobaczyć. Ale widzę tutaj marki, które się wbiję, także pokażemy wam, jak one wyglądają, jak są mocowane.
Idziemy na halę numer 6. Sorry za przybliżenie. Idziemy się czegoś napić, bo już żeśmy się zmęczyli tym spacerem. No tutaj chyba raczej tego nie zrobimy. W każdym bądź razie pójdziemy. Na górę tam pójdziemy, tak, jakieś piwko, nie? W każdym bądź razie tutaj macie produkty Robinsona, Matrixa, Dama, Foxa, GRC i tak dalej. Ja widzę Rogue World, bo właśnie tam podążamy i tam zmierzamy. Chcę kupić akurat kulki, które mi się już kończą, a są skuteczne i zaraz do nich dotrzemy. Stanowisko Mesza. Chcemy sobie powąchać jeszcze kuleczki. Squid Grill. Co widać? Dostaliśmy kropki Citruza. Citruza lubimy. Citruza lubimy. Niestety w Rock Worldzie nie mają w tym roku Sticky Bites, bo chciałem kulki u nich kupić, popki Squid, bo już nam się kończą. Skuteczne były w zeszłym sezonie, także musieli dołożyć internetowo zamówienie. Ale mamy inne cele, które chcemy zrealizować, bo wybraliśmy sobie już kulki, które będziemy chcieli kupić. Także... Fajny namiot, popatrz, dwie sypialnie, każdy ma osobną, duża część. Zobaczmy, że to jest taki mały.
krótka przerwa i zaraz dalej lecimy. No i zaraz lecimy dalej. Słuchajcie, czekamy jeszcze na Radka Grabowskiego z firmy Profes. Mieliśmy się tutaj spotkać i dalej zmierzamy zobaczyć, co jest na stoisku. Robimy zakupy teraz, bo teraz, na razie żeśmy zobaczyli, co my chcemy. Już tam wstępnie wiemy, co. Zobaczcie, tutaj jest Rockworld, stanowisko Rockworlda niestety. W tamtym roku całkowicie inaczej to wyglądało. W mojej opinii dużo lepiej. Aczkolwiek asortyment mają fajny, bo naprawdę mają bardzo dużo firm tam w tym sklepie. Tak, ale na targach, na targi przyjechali tylko z produktami Kordy, z tego co wiem, i Magwajna. No bo im się nie zmieściły na auto. No, a my mieliśmy zrobić zakupy ze Sticky Bites'a, tak. Dobra, Radek dzwoni, musimy kończyć. Okej, do później. Mają strukturę, zobacz, taką samoplanę tym, ale już wyschło to, że to będzie pracowało dużo przez to. No, moim zdaniem to wygląda co najmniej nieciekawie. Zobaczmy jeszcze gruszka. Są owocowe jakieś.
która niestety jest tajemnicą właściciela. Tak, wiadomo. To jest Citrus Quid. Nowość na zero. Bardzo fajna kurka. Miałem okazję w ubiegłym roku połowić na nią. Fajnie się prezentuje. Skid ładnie przełamany. Fajnie. No i przede wszystkim to jest kurka gotowa do łowienia. Nie po to zachodzisz na wodę, kurczę, tak jak widzę, jakie karpiarze robią, nie? Bierze kurkę z paczki, łodzi co? Zadipować. Bierze dip, kurde, plup, kurkę i... To się zaraz... Połowa spadnie przy wyrzucie, druga połowa spadnie z kulki, zanim doleci do dna. I ta kurka zostaje de facto taka. Tak, a tutaj jednak po wrzuceniu tej kulki ona od razu pracuje i pracuje przez cały czas. No, pięknie pachnie. Nasza kukurydza, tam jest kukurydza. Pokaż. No, tam jest. Numer one. Przez długi czas. Chociaż od Strawberry w tym roku mi się wydaje, że ten rok ją przebiło. Od Strawberry? Tam dalej mam takie kuleczki od Strawberry. I naprawdę zrobiły petardę robotę. Tu kolega, który testował. Kolega akurat to pikantna truskawka. Przynęty z serii pikantnej, nie? Naprawdę w zeszłym, to co one robiły w zeszłym roku, to Achermanowie 4 zawody, 4 wygrane. Gdzie oni łowili, kurde, po parę ryb, paręnaście niejednokrotnie, nie? A cała reszta, 7 drugich pozostałych łowiło mniej niż oni sami. Na te kulki. To już tam Adam ma swoją, kurde, metodę na te łowisko. No, było ich niemiłosiernie. Będzie po języku. Tak. Jeżeli chodzi o śmierdziela, to nie wiem, czy kochałeś. No to delikatnie kochałeś. Tak, akurat może nie jest taki, kurde. To nie jest taki może akurat... Ale to szczyt jest to pan. Tak. Tutaj go fajnie czuć. Historia powstania shita to jest papieżaki. Całkiem co innego, słuchaj. Byliśmy na Gosłowicach, Adam akurat złapał Mirusia 27 kilo, karpia. No i wiesz, my tam lubimy sobie różne głupie rzeczy robić na rybach, nie? No to Adam się ustawił do zdjęcia, pierwszy tam wiesz, z kciukami, kurcze, zdjęcia żeśmy porobili, nie? Mówię, słuchajcie, a teraz robimy takie niekonwencjonalne zdjęcie, nie? No to Adaś mówi, a co, a jak, nie? Dobra, ty trzymaj rybę, nie? A ja ze zwierzakiem, nie? On trzyma rybę, nie? A my się odwracamy, tacy. I od tego powstał shit. Zdjęcie się nigdy nie ukazało, no bo to wiadomo z jakich powodów, ale nazwa pozostała. Musimy pomyśleć nad zakupem. Niestety gotówka. No to było do przewidzenia. Internetowe sklepy. To jest masz? Składność. Oj. To ta owocówka za tym. Oj. Przeszło mi na osę. Już? Odetkałeś. 4 dni dalej nie sprawdzałem. Ale 15 mi podniesie delikatnie na górę. Przepraszam, 15 to mocno podniesie. Nie jest. Trzeba sprawdzić. Sukoroż ma naprawdę mega. Takiego, wiesz, delikatnie powiedzmy, zbalansowanego tylko łamkę zrobisz. Nie możesz nabrać sprawy. No fajnie, że mamy takie...
powolutku zmierzamy do wyjścia. Kupiliśmy to, co chcieliśmy kupić. Po części. Tak naprawdę, bo nie wzięliśmy karty. No, gotówki nie wzięliśmy, tak. Gdzie nie gdzie tylko kartę można kupić. Jedne kulki mamy, które chcieliśmy, a resztę mamy spisane i będziemy zamawiać internetowo. Tak. No i już po rybomani jesteśmy w aucie, wracamy właśnie do Wrocławia. Słuchajcie, mam nadzieję, że film wam się podobał. Zobaczyliście trochę nowości. Mam nadzieję, że umieściliśmy to w filmie. Tyle, co trzeba. Tyle, ile na to czas pozwolił, tak. No teraz my wracamy zadowoleni, bo mamy produkty, które chcieliśmy sobie też sprawdzić, zakupić, tak, a otrzymać. Troszkę nowości. Trochę nowości. Stały, dobre rzeczy, które jakby powiedzmy zawsze przynoszą jakiś efekt na drogę. A więc bagażnik jeszcze mamy z tyłu też zawalony. No tyle. Mieściliśmy się, tak. Jesteśmy zadowoleni z tego wypadku. Targi jak najbardziej uważam za udane. Wystawców było dość sporo, ludzi było również dużo. Momentami nie było jak przejść nawet, przeciskaliśmy się. No także... ale coś tam się pokazać udało, zobaczyć tam też, to na czym nam tak naprawdę zależało. Teraz tak naprawdę do zobaczenia nad wodą, bo kolejny wypad będzie na pewno. Będzie przy wodzie. Tak, trzymajcie się, cześć. Cześć, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, pamiętajcie o tym, proszę.